Cześć internecie. Poznań, rok 2023. Na mapie tego pięknego, wcale nierozkopanego miasta nowe wydarzenie, Fyrtel Asów, które dotyczy aseksualności w popkulturze. Ruszyliśmy z sondą uliczną, która ma na celu dowiedzieć się, czy Polacy cokolwiek kojarzą z tego tematu, czy znają może jakieś osoby aseksualne, czy w ogóle wiedzą, czym jest to pojęcie. Jako że do sondy i do tanga trzeba dwojga, pomaga mi ten dżentelmen i absolutnie nie Ada, która przed chwilą przeszła w tle. Michał, dziękuję. Zróbmy to razem. Z przyjemnością. Wie pani, czym jest aseksualność? Aseksualność? Tak. Kurwa, wiedziałam to. Nie mam. Pierwszy raz słyszę takie. Ale nie pamiętam, przepraszam, nie odpowiem ci. Nie spotkał się pan... Nie, nigdy się nie spotkałem i w ogóle nie mam pojęcia, o co tu chodzi. No, nie wiem, no. Ciężkie pytanie w moim wieku. Nie wiem, ja... Nie wiesz? Nie wiem. Nic się pan nie kojarzy? Nie mam głowy dzisiaj do tego. No, aseksualność, jakby, że... Może z tą samą płcią? Jestem heteroseksualista. Jak żyję z kobietą, to żyję z jedną kobietą. I uważam, że tak powinni robić wszyscy. Nie wiem. Oczywiście. Wie pani. Że wiemy, bo przecież żyliśmy w tym czasie, kiedy się o tym nie mówiło. Etymologicznie zastanawiając się, jest to pewnie przeciwieństwo do seksualności, a więc nieokreślenie się w kwestii przynależności do płci albo nie przejawianie się tego w codziennym życiu, w postawie, w zachowaniu. A seksualność nie mam zielonego pojęcia. No jest to jakiś problem biologiczny, ale nie jest to problem społeczny. A ma pan jakieś skojarzenia z tym terminem? No wiadomo, seks, nie? A seksualność, czyli nie seksualność. Że jakby przeciwko. Tak, właśnie. Jeśli pan nie wie, to może jakieś skojarzenie związane z tym terminem. Może fobia jakaś, nie? Fobia przed seksem? No. Okay. No chyba tak. Ktoś jest aseksualny, czyli nie lubi uprawiać seksu. To wydaje mi się, że to jest taka osoba, która nie rozumie za bardzo swojej seksualności i boi się jej, nie rozumie tych uczuć. Nie, to jest jakiś chyba trauma, aseksualność. W dzisiejszych czasach myślę, że jest to postrzeganie drugiej osoby, która nie wygląda według naszego mniemania w odpowiedni sposób. Mało atraktywnie. Ktoś, no nie wiem, w moim mniemaniu na przykład jest za chudy, za gruby, ma za krótkie, za długie włosy, jest po prostu jakby nieestetyczny. Ktoś na przykład może się czuć, że no nie jest atrakcyjny, że po prostu nikomu się nie podoba. Czym jest? Nie podobasz mi się. Okej, dzięki. Kiedyś byłem w relacji, w związku z jedną dziewczyną. Zawsze używałem taki suplement, nazywa się magnez B6. Wpływa na libido. Ja myślałem, że ona wpływa ogólnie na stres i na wszystkie emocje, że trochę to niższe stawia. Przez półtora miesiąca nie mogliśmy zajmować się seksem, po prostu przez to, że nie miałem żadnego libido. I dlatego aseksualność to jest to, że człowiek po prostu nie rozumie, po co istnieją dziewczyny. Osoba, której nie chce po prostu wiązać się w żadną relację, chce być sama. No, na osobności tak jakby, nie? Że no, po prostu nie czuję się pociągu do żadnej osoby, nie? A skąd ja mam powiedzieć, jak my nie mamy edukacji seksualnej w szkołach? Prawda? Ani kobieta, ani mężczyzna nie podpisuje się pod płcią mężczyzny, ani kobiety, tak? O to chodzi? Wydaje mi się, że to są osoby, które po prostu nie odczuwają pociągu seksualnego do żadnej z płci i bardziej jakby zależy im na takiej konekcji uczuciowej. Kojarzy mi się bardziej z odbieraniem swojej tożsamości seksualnej, określaniem jej, brakiem może odruchów, które byłyby charakterystyczne dla właśnie człowieka, który jednak ma w sobie tę część seksualną. Kojarzę to troszeczkę z białymi związkami, czyli wtedy, kiedy ta strefa seksualna nie występuje pomiędzy partnerami w wymiarze fizycznym. Jest to orientacja,
seksualna, która zakłada słaby pociąg seksualny albo brak takiego pociągu, no i decyzje osób na przykład, że ograniczają czy unikają współżycia seksualnego. No nie musi to być tak, że jakby absolutnie zero seksu, zależy to od osoby, trzeba się zapytać i konsent najważniejszy zawsze. Wiesz co, ja to rozumiem tak, że po prostu nie pociągają cię inne osoby, nie widzisz ich w sposób seksualny. Mhm. Się może ci pociągać ich charakter, ale nie fizyczność. Natomiast to nie jest brak bliskości i to nie jest brak potrzeby bycia z kimś w bliskiej relacji, więc to się nie wyklucza. Oczywiście może uprawiać ten seks, ale nie będzie sprawiał jej jakiejś przesadnej przyjemności czy czułości, nie będzie w ogóle wymagany. Mogą mieć przyjemność na przykład psychiczną z tego, że uprawiają seks, bo wiedzą, że sprawiają komuś innemu przyjemność psychicznie, natomiast one same w taki sposób tego nie odczuwają, a przynajmniej taka jest moja wiedza na ten temat. Te osoby aseksualne mogą być też romantyczne, mogą pragnąć związki romantyczne. Oczywiście mogą wchodzić w związki romantyczne. Tylko po prostu nie ma żadnych interakcji seksualnych. U każdej osoby wygląda to tak naprawdę inaczej, ale dla mnie aseksualność to po prostu nieodczuwanie żadnego pociągu seksualnego, nie myślenie o współżyciu. Nie interesuję się tym po prostu, aczkolwiek jeżeli mam jakiś tam spicy fanfic czytać czy coś w tym stylu, to mi to nie przeszkadza. Miałem tam kilka relacji w swoim życiu, ale gdybym pierwsza moja dziewczyna była aseksualna, to pewnie nie wiedziałbym kompletnie, jak sobie z tym poradzić. Domyślam się, że mogłyby z tego pewnie jakieś lekkie spiny wyjść czy coś. Nadal ten temat jest jakoś tak nieporuszany, bo ludzie nie potrzebują tego definiować, przez co właśnie może gdzieś tam potem wychodzą jakieś zgrzyty, nie? Bo jakby jak sam nie wiesz, czego potrzebujesz, to potem też nie wiesz, czego oczekiwać. W sumie nie jest to jakoś szeroko poruszony temat. Tak, właśnie mam wrażenie, że z tych wszystkich seksualności to jest rzecz, którą się porusza jakoś najrzadziej. Więc... Zastanawialiście się, z czego to może wynikać, niewidzialność tej aseksualności? No możliwe, że to też nie wzbudza takich kontrowersji, bo jednak, nie wiem, homoseksualizm albo biseksualizm, w naszym społeczeństwie jednak taka osoba musi podejmować jakieś decyzje o wyborze partnera. Można by powiedzieć, że wydaje się dla niektórych niegroźna, tak? No bo nie zagraża mi, tak? Nie burzy niczego światopoglądu. Tak, o. Wydaje mi się, że częściej jednak mamy do czynienia z postaciami typu osób transpłciowych, gejów, lesbijek. Raczej mało jest tej reprezentacji osób aseksualnych. Stawia się, myślę, że bardziej na te grupy bardziej medialne, które gdzieś tam bardziej przykuwają uwagę. A znacie jakąś osobę aseksualną? Albo znacie reprezentację? Chyba nie. Nie. Nie, chyba nie. Okay. Nie, osobiście nie. Nie, nie znam. Nie, ale znam jedną osobę, którą uważam, że jest aseksualna. Tak. Okay. A dla pani takie osoby, które deklarują, tak, że są aseksualne? Mój brat jest aseksualny. O. Tak, tak. Ostatnio nawet właśnie był jakiś motyw, że dowiedziałem się, że ktoś jest właśnie aseksualny, ale szczerze mówiąc nie znam dużo takich osób. Tak. W popkulturze też jakby zauważacie taką reprezentację? Tak. Niewielką, ale jednak. W popkulturze nie wiem, ale ja znam jedną dziewczynę. Ja też znam sporo osób w sumie. Po Jacku był ten chłop. Todd. No nie? Tak, dokładnie, tak. Todd. Jeszcze raz? O! Jakie pytanie? To pozdrawiam Rosę, Dorian i Filipa. Dzięki!